Kierowca gonił wielką szpulę z kablem. Dogonił? Wielka szpula z kablem spadła z ciężarówki. To mogło skończyć się tragicznie. Wczoraj 19 listopada, z przyczepy samochodu technicznego firmy energetycznej wypięła się szpula z kablem. Nim kierowca pojazdu zorientował się, że zgubił swój ładunek, zwój kabli pędził już w stronę prawidłowo jadących aut. Nagranie z całego zdarzenia mrozi krew w żyłach. Do zdarzenia doszło wczoraj 19 listopada, ok. Godzina. 7 przed skrzyżowaniem Aleja. Generał. Sikorskiego z Aleja. Wojska Polskiego w Kaliszu. Z jadącego auta wypięła się potężna szpula z przewodem. Kierowca próbował zatrzymać rozpędzony zwój i ostrzegać pozostałych uczestników ruchu przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Rolka wjechała z dużą prędkością na skrzyżowanie. Na szczęście nie doszło do zderzenia z żadnym z aut, ale część kierowców musiała zjeżdżać jej z drogi. Sprawą toczącej się przez miasto rolki zajęła się już policja. Podejmujemy czynności wyjaśniające dotyczące tego zdarzenia w sprawie o wykroczenie, mówi se.pl Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka kaliskiej policji. Zarząd dróg przekaże policji monitoring i na tej podstawie policjanci ustalą, czy rolka się sama stoczyła, czy ktoś popełnił jakiś błąd.